Nadaję reportaż z założenia ostatniego szwu powlotu polskiego balonu stratosferycznego wykonanej w polskich zakładach balonowych pod Warszawą. Po podklejeniu brzegów idealnie cienkiej myli jedwabnej nasyconej gumą następuje szycie szwu oraz końcowe zaklejenie go zwierzchu paskiem tej samej, nieprzepuszczalnej dla gazu materii. W specjalnej hali fabrycznej ukończoną została gondola balonów, której uczeni nasi po osiągnięciu zawrotnej wysokości lotu dokonać mają obserwacji i pomiarów naukowych. Kanclerza Hitlera do Norymbergi na doroczny zjazd Partii Narodowo-Socjalistycznej połączone było z olbrzymią manifestacją ludności miasta i przybyłych na zjazd delegacji na cześć wodza. W Stanach Zjednoczonych znany rekordzista szybkości George Aston na specjalnie zbudowanym samochodzie osiągnął zawrotną szybkość 300 mil angielskich na godzinę. W rocznym międzynarodowym pokazie sztuki filmowej w ramach Biennale w Wenecji film Polski Geniusz Sceny produkcji Polskiej Agencji Telegraficznej został odznaczony medalem za świetne kreacje mistrza sceny polskiej Ludwika Solskiego, którego widzimy tu w niespodziance Rostworowskiego. $15,000 ani słoweczka nie pyknę. Inne letnisko milionerów amerykańskich, zwane Krainą Tysiąca Mostów, leży wśród wysepek rozsianych na Pojezierzu Kanadyjskim. W terenie nadleśnictwa Włocławek zakończony został kurs szkolenia psa obronnego dla Służby Ochrony Lasów Państwowych zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Psa Służbowego w Polsce. Mimo krótkiego okresu szkolenia psy wykazały znakomitą sprawność w pokonywaniu przeszkód i przeszukiwaniu terenu. Po pokazie nastąpiło rozdanie dyplomów uczestnikom kursu. Ha ha ha!
16-letnia Baby Karla, córeczka słynnej w Stanach Zjednoczonych pary akrobatycznej Valenda, odbywa codzienny trening, który ma z niej uczynić godną następczynię swych rodziców. Odbył się uroczyście pierwszy na Kaszubach obchód dożynek tępy ludu kaszubskiego w barwnych strojach regionalnych. We Francji odbył się pokaz ewolucji zespołowych francuskich samolotów wojennych, którym zakończony został międzynarodowy meeting lotniczy. Nowego Jorku odbył się turniej taneczny z udziałem najznakomitszych tancerzy murzyńskich o wielką nagrodę Harlemu.